W XIX wieku Habsburgowie przy okazji remontów na pobliskim zamku przebudowują jego oficynę, tworząc tym samym z południowej pałac nazywany Nowym Zamkiem. W latach 1893-95 powstało nowe skrzydło przykryte szklanym dachem, w którym urządzono sypialnie i pokoje gościnne. Kolejnej przebudowy dokonano w początkach XIX wieku. Powstał wtedy pawilon na przedłużeniu skrzydła południowego, który mieścił między innymi salę balową. Wystrój wnętrz powierzono krakowskim artystom Tadeuszowi Stryjeńskiemu i Franciszkowi Mączyńskiemu. Po wojnie w rezydencji umieszczono zespół szkół drzewnych i leśnych, który działał tu do 2013 roku. Przy pałacu znajduje się przepiękny park zamkowy. Dziś można tu pospacerować alejkami i kamiennymi mostkami pośród wspaniałych drzew, zatopić się w woni różanego ogrodu, czy po prostu odpocząć na łonie natury. Jeśli interesują Cię inne ciekawostki z polskich miast, zajrzyj na kanał Razem w Polskę.